Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Jagnatown i zapraszam na kolejnego vloga. A przed nami, przed Wami niespodzianka, ponieważ w końcu jedziemy odebrać zabudowę do naszego auta i od razu jedziemy na pierwszą wycieczkę nad morze, więc Wam szybko pokażę, jak niewiele rzeczy nam potrzeba teraz zabrać ze sobą, jeżeli decydujemy się na wyjazd na camping. Tylko tyle, z czego większą część zajmują te zasłony do okien. Mamy tutaj dwa śpiwory, jeden plecak, koc i mała kuchenka gazowa z dodatkowym gazem w butelce. I to wszystko. O, sorry, tu jeszcze jest malutkie krzesełko, w razie czego. I do auta. No i koszyk z jedzeniem oczywiście. Tu mam wzięte i naczynia, i zupki przede wszystkim w puszce. I zaraz zrobię jeszcze kanapki. Tu są jakieś owsianki, kawy w proszku. I to wszystko. Jadę tylko ja i Jarek tym razem. Ucyn nie chce z nami jechać, więc mamy taki randkowy wyjazd. I jedziemy, słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę. Zrobiliśmy jeszcze po drodze małe zakupy, kupiliśmy sobie drewno pod pałkę, bo myślimy sobie zrobić ognisko na plaży, jak będzie ładny wieczór, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A tymczasem podjechaliśmy pod zakład w Halifaxie, tutaj, gdzie odbieramy naszą zabudowę, więc zaraz spróbuję coś nagrać, jak będziemy to wpychać do... Ja zapomniałam jeszcze powiedzieć o Arka macie masującej. Kupił sobie coś takiego, to jest na pilot. Nie wiem, gdzie ten pilot teraz jest, tutaj. O nie, gdzieś go przełożył. W każdym bądź razie reguluje sobie stopień masażu i miejsca do masażu. To wszystko takie, to z tymi wypustkami, to wszystko wibruje i masuje, więc komfort jazdy Arka jest teraz naprawdę elegancki. Nagram Wam tylko na szybko, jak to wygląda, jeżeli jest złożone. Zobaczcie, wszystko się mieści. Siedzenia z tyłu są, można też usiąść, a potem Wam pokażemy na polu, jak to będzie wszystko rozłożone. Także super zadowoleni jesteśmy. Słuchajcie, byliśmy już na polu, zapłaciliśmy, ale że trzeba kawałek dojechać do plaży, więc najpierw idziemy sobie posiedzieć na plaży, zjeść obiad i dopiero pojedziemy na polu się rozłożyć. Póki co wyglądamy tak. I zapraszam nad Morze Północne. Ale morze daleko, wow! No jest kawałek do plaży. Największa plaża, na jakiej w życiu byliśmy. Zobaczcie, jak daleko jest morze. Tam będziemy szli z 15 minut do tego morza. Wow! Ale fajnie się tu czuje przestrzeń. Mnóstwo takich śmiesznych roślinek wszędzie. Piękniejsze pożegnanie wakacji. Zobaczcie, jaka ogromna, dzika plaża. Coś wspaniałego. Bułeczki. Tak można jeść. No, powiem Wam, że cudo. Nie mogę przestać zachwycać się tą plażą. Arek poszedł na spacer, a ja sobie tutaj nogi wygrzewam w słoneczku przy szumie fal. Bosko.
przyjechaliśmy na pole. Zobaczcie, to jest całe pole. To jest takie maleństwo. Po prostu to jest prywatny dom, który udostępnia swój ogródek w zasadzie dla kamperów, a my sobie będziemy spali tutaj. Rozkładamy nasz bandżur i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Toalety, prysznice, wszystko mamy tam za tą przyczepą, tam się zakręca. Pokażę Uwaga, Wam też. Jesteście na to gotowi? To jest tak super, że sami nie możemy się nadziwić, jak to słodko wygląda. Oto nasz mini dom na kółkach. No, jest po prostu, zobaczcie sami. To jest na dzień strefa. Można sobie siedzieć, coś jeść, albo to zdjąć i się wzdłuż wyciągnąć i sobie zalegać. Jest super wygodne oparcie. Mamy, jak widzicie, stolik. Ten stolik można odkręcić i do niego są nóżki. Ustawić go sobie na przykład tutaj. Zaraz to zrobimy. Będziemy sobie teraz siedzieć na trawie, bo jest pięknie i ciepło. A tu, o, delektujemy się rumem nad morzem. I co Wam powiem, no na noc po prostu się zniża do tego poziomu stolik, wypełnia się tymi małymi poduszkami, tył się jeszcze kładzie, bo tam jeszcze się przesuwa przednie siedzenia i się kładzie tył, no i mamy takie ogromne, wielkie łóżko, oczywiście Wam też pokażę, jak będziemy szli spać, jeszcze zamontujemy te żaluzje do okien, no ale jak na tą chwilę, no wygląda to przesuper, naprawdę super opcja i zobaczcie to do takiego auta, które z zewnątrz nie wygląda na jakoś bardzo wielkie. A tak to wszystko w środku wygląda. Tu jak widzicie, o, mamy taki mały bandżur, ale tak jakby do spania krzesła z przodu maksymalnie przesuwa się do przodu i kładzie w dół. I do końca się to oparcie po prostu kładzie. I mamy wielkie łóżko. Marzenia się spełniają. Naprawdę tak się cieszymy z Arkiem, bo mieliśmy opcję dużego kampera, ale tak jak mówiłam, duży kamper, chodzi o emisję spalin. No było bardzo drogo, by nas to kosztowało, gdybyśmy chcieli do miasta wjeżdżać. Więc ta mała popierdulka, byśmy to rozłożyli w 3 minuty. Z powrotem wszystko składamy, tak jak widzieliście wcześniej. I tutaj tylko zajmuję ten kawałek bagażnika. Nie mogę się wygadać. Dobra, jeszcze zrobimy sobie te zasłony i Wam pokażemy z zasłonami. A póki co na razie sobie tutaj się rozłożymy, bo jest piękne popołudnie, ja ściągam kapcie i na bosaczka po trawie. A, i zapomniałam Wam powiedzieć o najważniejszym. Tutaj sobie wysuwamy. Potrzebuję dwóch rąk, ponieważ, albo musi mi się uda jedną. Tu mamy maszynkę, jak widzicie, i z zapasowym gazem. Tu idzie nasz mini zlew, to mogę nalać wody albo sobie coś kroić. I tu jeszcze idzie podstawka, pod to trzeba przypiąć, teraz nie mam ręki. Więc tu mam całą taką długą kuchnię, żeby się bawić w kucharkę na zewnątrz. Nad nami jest pokrywa od bagażnika, więc też tutaj nic nie pada, jeżeli będziemy coś gotować. Myślimy jeszcze, żeby ten schowek, bo tutaj pod tą poduszką jest schowek, nam się tutaj zmieściła cała kuchnia nasza, cały wielki koszyk z jedzeniem, żeby tu było otwierane z tej strony, żeby można było też się dostać, nie tylko ściągając poduszkę. Także jak skończę gotować, zamykam. Czekajcie, jedną ręką to jest ciężko. O, zamykam. Zasuwam i w drogę, cyganie. Chyba pokażę, jak to w sumie ma wyglądać. I zobaczcie, jaki ten sobek jest ogromny. Wszedł nam tutaj cały koszyk z jedzeniem. Do tego jeszcze tu mamy jakieś piwa. I jeszcze by tutaj sporo rzeczy weszło. Więc ten sobek jest naprawdę duży. Także świetnie to jest pomyślane. Mieliśmy stoliczek, bo teraz tutaj właśnie służy nam jako dodatkowa półka. I założyliśmy te żaluzje, przyciemniacze. Tak to wygląda. Możemy jeszcze zakleić te dziurki, mamy specjalne naklejki, żeby światło nie przechodziło, ale stwierdziliśmy, że je zostawimy tak jak jest, żeby też nie było za ciemno, jak wiecie, w grobowcu. Więc tak to wygląda. Wszędzie idealnie pasują. Nie wiem, czy to słychać w moim głosie, ale jestem tak podekscytowana, tak mi się to podoba, tak się cieszę, że po prostu super. A z zewnątrz wygląda to tak. Całe auto jest dokładnie obklejone, więc tu i tak nie ma w zasadzie żywej duszy, jeden dziadek gdzieś tam chodzi po kempingu. O, z każdej strony, także
Można spać na golasa. Okej, na dzisiaj chyba to już wszystko. Teraz sobie posiedzimy, pocieszymy się razem z Arkiem z naszej randki i widzimy się pewnie jutro rano, chyba że jeszcze jakieś przebitki wieczorem nagram, jak może ognia rozpalimy, bo jeszcze nie wiemy, czy wolno tu palić ogień, dowiemy się zaraz. Także jakby coś, to miało być koniec nagrywania, ale jeszcze Wam pokażę właśnie dokładnie, jak to pole wygląda, bo jest naprawdę malutkie, najmniejsze, na jakim byliśmy do tej pory, ale się czujemy jak u jakiejś cioci na wsi, ponieważ tu jest dom właścicieli. Starsza pani z panem po prostu sobie mieszkają na emeryturze i udostępniają to, żeby sobie dorobić odrobinę grosza. Świetny pomysł. I co jest ważne? Nie wolno tutaj dzieci, tylko dla dorosłych, czyli sobie szanują ciszę i spokój, co też jest super. Tędy sobie idziemy. I tu mamy dwie toalety i prysznic w środku. Prosta sprawa. Tutaj właściciele mają garaż z jakimś tam schowkiem, tu wyrzucamy śmieci, tu jest szambo i tyle, więcej nie potrzeba. Ale mówię Wam, jest tak przyjemnie chodzić sobie boso po trawie. Człowiek powinien chodzić jak najwięcej boso. Najnowsze badania dowodzą, że to wpływa super na wszystkie organy. No, zobaczcie z daleka, jak to nasze autko malutkie wygląda. Niepozornie, a kryje w sobie tyle skarbu. Teraz zapytacie, ile kosztuje taka nocka za dwie osoby na takim polu? Więc kosztuje 20 funtów, czyli śmieszna cena. Okej, szukujemy się do snu. Znaczy jeszcze, ale żeśmy sobie już rozłożyli. Wygląda to tak, jak się rozłoży. Słuchajcie, to są 2 metry na długość. No wiadomo, że my nie mierzymy 2 metrów. Na to pójdą sobie 2 śpiworki. Zaraz je ładnie ułożę. Każdy ma swój śpiworek. I śpimy jak królowie. Naprawdę to jest niesamowite. Jak pojemne jest to auto. Pokażę od tej strony, że te siedzenia pasażera są właśnie, znaczy pasażera z przodu są teraz złożone i cały stelaż się opiera. Proste rzeczy to są w ten sposób. O. I tu mamy naprawdę równe 2 metry, więc wyciągamy się i jeszcze mamy zapas miejsca. A na szerokość, nie wiem ile tu jest, ale o wiele więcej miejsca stwierdziliśmy niż w namiocie, jak spaliśmy. Także taka będzie nasza noc, więc tym razem już naprawdę mówię dobranoc. My sobie jeszcze oczywiście posiedzimy i widzimy się rano. Dzień dobry. Taki oto poranek. Z takim widokiem, że bardzo wychodzę z auta. Takie słońce, taki poranek piękny. Wszyscy jeszcze śpią. A ja w nocy oglądałam gwiazdy, ale już nie chciałam nagrywać. Bosko. To ja się z Wami przywitam z samego rana. Dzień dobry. Mamy nowy dzień. Wyspaliśmy się, chociaż ja troszkę nie mogłam usnąć, bo do drugiej w nocy się kręciłam, bo byłam tak podekscytowana. Za tyle wrażeń, tyle bodźców, że wychodziłam. Oglądałam gwiazdy. No w ogóle było tak pięknie w nocy, spokojnie, cicho, że no chciałam jeszcze troszkę pokorzystać. A teraz co? Gotuję wodę, zrobię nam kawę. Za chwilę zrobimy sobie też owsiankę. Mamy taką fajną cynamonową. No i sobie tutaj troszkę posiedzimy, bo nam się nie spieszy i będziemy się zbierać potem jeszcze na plażę, a potem jeszcze w jedno miejsce. O, co Wam jeszcze powiem, że jednak żeśmy na noc się przestawili z tamtej strony w tą, ponieważ auto stoi troszkę wyżej z tej strony, bo tu jest nierówny teren, ale miejsca jest naprawdę, 3 osoby by się tu zmieściły spokojnie. Jeżeli chcielibyśmy z Ucją pojechać, to spokojnie w trójkę byśmy tutaj weszli. Graty zebrane, zostawiamy to w ten sposób, bo jedziemy teraz na kolejną dziką plażę. Po drodze byliśmy w sklepie, świeże bułeczki, ser, pomidory i jesteśmy na takim parkingu, dosyć dziki właśnie, i tu już za tą wydmą mamy morze, czyli jest kilka kamperów. Zjemy i idziemy nad morze. Mamy parking. A może dzisiaj blisko, fajnie. Idziemy moczyć stóp.
ślicznie jest. Kolejna właśnie pusta dzika plaża. Turystka z Sochi. Dzisiaj się okrywam od słońca, żebym nie miała jeszcze więcej plam. Zmiana otoczenia z plaży, przenieśliśmy się 30 minut dalej i idziemy oglądać muzeum, ogrody, kolejny dom, jak my to lubimy, kolejne miejsce na naszej liście z National Trust. Znaleźliśmy na mapie, że też tu jest ciekawego, coś niedaleko, więc skoro mamy wstęp za darmo, podjechaliśmy i idziemy zwiedzać, bo jest piękna pogoda, to trzeba wykorzystać. Zaczynamy. Od wejścia jak zawsze, od pięknego krużganku. Będziemy wchodzić do tego domu. Musieliśmy sobie zarezerwować bilety. Bilety oczywiście za darmo, ale tu jest co pół godziny chyba wpuszczają, więc musimy poczekać 5 minut. Chyba popielniczka, jak się nie mylę. Dom, jak każde inne, w 1944 roku został przekazany do National Trust, bo rodzina no, nie miała kasy już go utrzymywać. I od tamtej pory jest pod opieką państwa. Tam nie można póki co, bo jest w renowacji. W przyszłym roku będzie otwarte 6 dodatkowych pokoi po odświeżeniu. Więc na razie mamy to, co mamy, ale tapety są przepiękne. Mi się tak to podoba. Ręcznie malowane tapety. Zwiedzanie dom nie był jakoś za bardzo atrakcyjny, ale tutaj się pokręcimy jeszcze po ogrodach. No, mówiąc szczerze, widzieliśmy ładniejsze miejsca, no, ale jak już byliśmy w pobliżu, to czemu nie odwiedzić? Nie umrzemy z głodu. Mamy owoce. Stały punkt, już ogrody takie późnoletnie. Wszystko przekwita. Mam chyba z 6 jabłek, każde innego rodzaju. Poczęstowałam się. Bo tak to opadną, zniszczą się, a tak przynajmniej zjemy. Jabłek dużo, każde inne. Maliny, jak ja dawno malinek nie jadłam. Przepyszne. W ogóle jak bania taka, dwa nagrobki, trzy w zasadzie pomiędzy jabłoniami. Te jabłka już opadają. To jest tak halloweenowo, powiem szczerze, szczególnie jak te jabłka tak ciężko wiszą na tych jabłoniach. Trafiłam do raju, zobaczcie ile tu jest botwiny. I to jeszcze dwukolorowej, trzykolorowej. Wow. To jest, no nie, no szok. A tu jest jakaś taka odmiana mniejsza, ale to, zobaczcie. Czart, jaki piękny. Szok. Nabrałam tyle tych jabłek, że już mi ciężko normalnie fajnie ważyć torby na wejściu i na wyjściu.
Na terenie znajduje się też stary kościół. Myśleliśmy, że jest nieczynny, ale można do niego wejść. To wejdziemy, zobaczymy, jak wygląda. Stare nagrobki. A dookoła pola i pełno byków się tu pasie. Chodzimy, nawet można wejść na zaplecze, a tutaj wino muszalne. To jest hit. 15% takie wino. Wow. To mocniejszy piją niż normalne wino w sklepie. No i zwiedziliśmy prawie w całości tutaj wszystko, także tak po drodze taki przystanek. Idziemy teraz do auta, sobie coś ugotujemy, jakąś zupkę chińską zjemy i będziemy wracać sobie powoli do domu. Super dwa dni, ja się czuję, jakbyśmy spędzili z tydzień, także naprawdę, naprawdę fajne zakończenie wakacji. Takie szyszki. Super, może nam wyrośnie w domu, zobaczymy, może się otworzą w ogóle. Trzeba wygooglować, jak się z nimi obchodzić. Każde inna odmiana z innego drzewa, zobaczymy. Najbardziej się czaję na to, bo ono tak pięknie wygląda i tak pachnie, że super. A to było najbardziej czerwone. Będziemy próbować. Teraz przerwa, ja piwko, tu nam się gotuje woda, a tu zalejemy sobie zupki. Bułka zjedzona, zjemy taką zupę i też będziemy pojedzeni. Także to jest super sprawa, że na parkingu możemy sobie wszystko przygotować sami. I to już koniec naszej wycieczki. Jak widać, dotarliśmy do domu, już jest kolejny dzień, wyspaliśmy się dosyć długo. I chciałam Wam podziękować, że byliście razem z nami na naszym wyjeździe. Mam nadzieję, się podobało. Mam nadzieję, może ktoś się skusi na taką samą zabudowę auta. My serdecznie polecamy i widzimy się w kolejnym vlogu.